Wiadomo nie od dzisiaj, że Katowice stały się areną e-sportowych rozgrywek. Wszystko za sprawą Intel Extreme Masters, które od lat przyciągają fanów z całego świata. Tym razem w Międzynarodowym Centrum Kongresowym pojawili się nietypowi fani gamingu i e-sportu. Bo nieważny jest tu wiek, najważniejsza jest pasja. Magda Sincewicz. To pierwsza rzecz, którą zrobili wchodząc do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Przyjechali tu ze Szwecji. I choć nie robią tego od wielu lat, są bardzo ciekawi wirtualnego świata, bo jak zgodnie twierdzą, to on pozwala im zapomnieć o bolączkach tego rzeczywistego. Jesteśmy bardzo podekscytowani. To świetny pomysł na promocję gier. Uczenie ludzi, aby zrozumieli, że życie nie kończy się, gdy masz ponad 60 lat. Jak my wszyscy mamy. Jesteśmy więc zachwyceni. Everybody can play. Każdy może grać. Wszyscy naprawdę dobrze się bawimy i jest to dobre dla naszego zdrowia. Dobrze działa też na samotność, bo człowiek może siedzieć w domu i poznawać znajomych online. Miałem 75 lat, kiedy po raz pierwszy usiadłem przed komputerem i zagrałem w swoją pierwszą grę. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć coś nowego. Nie jest też za późno, by wziąć udział w wydarzeniu. Festiwal CGF potrwa do piątku. Mimo wystawiających się tu uczelni wyższych z całego regionu, impreza znacznie przekracza tradycyjne ramy edukacji. Przybyli mają szansę zetknąć się z innowacyjnym podejściem do kształcenia w branżach kreatywnych, takich jak gaming czy e-sport. Czeka na wszystkich CGF, czyli niezwykłe wydarzenie łączące i pokolenia, ale przede wszystkim skierowane do wszystkich fanów gamingu i nowych technologii. Tutaj będziemy rozmawiać o tym, jak zmienia się edukacja. Tutaj uczelnie będą pokazywały wszystkie swoje najnowsze techniki, których używają, żeby edukować młodych ludzi. Więc jeśli jeszcze ktoś nie znalazł pomysłu na szkołę wyższą, to jest świetne miejsce, by ten pomysł znaleźć. Znaleźć i wdrożyć w życie. Najpierw jednak można wszystko zapytać lub nawet przetestować. Jak widać chociażby po frekwencji tutaj na tej imprezie, nasze stoisko przyciąga ekranami, przyciąga grami, ale także promocją fajnych kierunków. Jeśli zatem ktoś zainteresowany jest gamingiem, e-sportem i nowoczesnymi technologiami, to wie, jaki obrać kierunek.